Minutę ciszy proszę, byśmy oddali hołd żołnierzom wyklętym i wszystkim tym, którzy zginęli za naszą ojczyznę oraz za wszystkich walczących o wolność swoich narodów. Po raz kolejny spotykamy się w Konstantynowie na biegu żołnierzy wyklętych. No powiem szczerze, ta impreza cieszy się ogromną popularnością. Tak jak dzisiaj było powiedziane, przyjechali biegacze z całego rejonu, nie tylko z naszego powiatu, również z powiatu łosickiego, cały rejon okolic Białej Podlaskiej, duża grupa biegaczy z gminy Konstantynów. Cieszymy się, że inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej cieszy się takim powodzeniem. No, dzisiaj wyjątkowo piękna pogoda, także jest szczególna okazja ku temu, żeby świętować tą taką trudną rocznicę, o której przez wiele lat zapomniano. Dobrze, że w ostatnich latach wrócono do tej historii i przypomniano o tych, o których przez wiele lat nie wspominano. Jak wy to robicie, że z roku na rok jest coraz więcej ludzi na tych biegach? Nie wiemy. To wszystko zależy od wielu czynników. Od pogody, od promocji, od chęci uczestników. Mamy już stałe osoby, które co roku przybywają na ten bieg. Myślę, że tutaj otoczenie, w którym ten bieg się odbywa, że jest to w parku, że to jest w naturze, że to jest tak bardzo zbliżone do tego, jak z jakimi okolicznościami przyrody i terenu żołnierze wyklęci się zmierzali, to myślę, że to też jest takie na plus, co przyciąga. W tym roku mieliśmy 160 pakietów, 40 bez koszulek i 110 pakietów z koszulkami. Prawie wszystkie, tam chyba z 10 czy z 12 miejsc zostało, że pakiety nie zostały odebrane. Także te 150 osób dzisiaj pobiegło. I są jeszcze osoby towarzyszące, które nie wykupywały pakietu, a też biegły z rodzinami. Więc myślę, że te 150, a może nawet więcej osób pobiegło. Tak, mamy osoby z Białegostoku, z Bielska, z Białej. Tutaj nasze lokalne miejscowości z okolic Konstantynowa to chyba wszystko. Z Podradomia i tak podlaskie województwo, mazowieckie. Także bardzo się cieszymy, że Konstantynów jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o ten bieg dla wielu osób. To buduje, że tyle osób chce biegać, chce uczcić ten dzień i to ten wysiłek, jaki wkładały te osoby, ale też wiemy, że czas pokoju jest dany na chwilę i wojna może być wszędzie i w każdym momencie. Chciałabym też jeszcze dodać, że jak co roku, od pierwszego biegu tutaj w Konstantynowie, co roku wydajemy pocztówkę taką upamiętniający bieg tutaj nasz w Konstantynowie. I uczestnicy zawsze mogą sobie mieć taką pamiątkę, oprócz tego medalu, który otrzymują na mecie biegu, to też w pakietach taką pocztówkę otrzymują. Pierwsze dwie osoby w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymują statuetki biegu tropem wilczym.
przybiegłeś pierwszy. Wiem. Trochę. Tak. Pierwszy raz wystartowałeś w takim biegu? Nie, drugi. Tak. Jak trasa ciężka? No, taka sobie. Tak. Ale przebiegłeś przed wszystkimi, nawet przed dorosłymi. Jak to zrobiłeś? Normalnie, trenowało się. Jesteś pierwszą kobietą, która przebiegła linię mety w dzisiejszym biegu. Tak. Trenowałaś przed biegiem? Nie. Znaczy, gram w koszykówkę, to tylko to, ale tak to nie biegam. No w boisku też się musisz nabiegać. No tak, znaczy, no biegam, ale tak po prostu sobie na bieżni to nie. Na bieżni nie. Który raz startujesz w biegu? Nie wiem. Co roku jesteś? Tak. O, gratuluję. A dlaczego startujesz? Bo lubię biegać. Brawo. Brawo Sławek. No cóż, brawo! Brawo, wielka brawa! Kuba Bezleczu. Brawo! W roku biegłyście? Który raz? Ja pierwszy. Ja trzeci. Trzeci, o. I jak trasa wam się podobała? No. Ciężko było? Tak trochę. No. Trochę ciężko? Całkiem ciężko. A trenowałyście trochę? Nie. Nie. A dlaczego pobiegłyście? Bo mnie mama zapisała. Bo chciałam. Ale jakbym nie chciała, to bym nie biegła. 35. Bielskiej Wodnej Drużynie Harcerskiej Nautis.